Czy Rosja zbankrutuje? Jest duże prawdopodobieństwo. Wszystko zależy od tego, jak długo jeszcze potrwa konflikt militarny, bo z każdym dniem sytuacja gospodarcza Rosji będzie się pogarszać. Co więcej, moim skromnym zdaniem, będzie to tak, że te sankcje jeszcze będą coraz szersze i zadziała to trochę jak efekt takiej kaskady, prawda, tylko do góry, że coraz trudniej, coraz trudniej, coraz trudniej, a zatem myślę, że jest taka szansa, że w przeciągu kilkunastu dni po prostu państwo rosyjskie będzie niewypłacalne. Jeśli chodzi natomiast o Ukrainę, no to przede wszystkim zniszczenia to musimy wziąć pod uwagę, więc będzie to kraj mocno zniszczony, którego będzie czekała odbudowa. I z jednej strony jest to trudne, bo trzeba mieć na to pieniądze, kredyty, etc., ale z drugiej strony jest to również szansa dla tego kraju, żeby po prostu w przeciągu paru lat stworzyć pewne fundamenty przyszłego rozwoju, bo wojna z jednej strony coś niszczy, ale z drugiej strony daje nadzieję, prawda? Daje szansę i moim zdaniem w przypadku Ukrainy można na to liczyć, bo wsparcie świata jest dosyć duże i myślę, że kwestia pieniędzy będzie tu sprawą drugorzędną i że ten kraj po prostu szybko się odbuduje. Co można zrobić jeszcze? Co może zrobić Zachód, Unia Europejska, aby jeszcze bardziej uderzyć w gospodarkę rosyjską? No bo zakładam, że takie są cele. Dzisiaj militaryzmu nikt nie podejmuje, nawet nikt o tym nie myśli. Nie, to oczywiste, bo wojnę się wygrywa ekonomią. To my możemy patrzeć na czołgi, samoloty, inne rzeczy, ale w długim okresie wojna to tak naprawdę siła gospodarki. Nie każdego stać na to, żeby wojnę prowadzić. Co możemy zrobić? Każda sankcja, szczególnie finansowo-gospodarcza, będzie dobra. Ja myślę, że my większość z nich już podjęliśmy, tylko że efektów jeszcze nie widać, bo proszę pamiętać, że ekonomia działa troszeczkę dłużej niż od razu. I jeśli jeszcze byśmy wyeliminowali różnego typu przedsiębiorstwa rosyjskie w ogóle z systemu światowego, to już by był taki gwóźdź do tego, żeby tą gospodarkę po prostu zdusić i dać do zrozumienia, że nie ma sensu już dalej prowadzić działań wojennych. Ludzie w Rosji biegną do bankomatów z dolarami, bo te z rublami już są w zasadzie chyba nic nie warte. Inflacja tam przekroczyła ponad 20%. Co to oznacza też dla tamtych ludzi? No oficjalnie 20. Proszę zobaczyć, jaka jest różnica w wartości dolara, jeśli chodzi o ceny państwowe, a ceny na czarnym rynku. One są 3 do 4 razy wyższe niż ceny w bankach. Zresztą te ceny w bankach są fikcyjne, bo w tej chwili rubel stał się walutą śmieciową, właściwie nikt go nie kupuje i nikt nim nie handluje. Co to oznacza dla ludzi? No ludzie w ciągu dwóch dni stracili połowę czy 3/4 swoich majątków, oszczędności. Proszę zobaczyć, że jest to sytuacja taka, że nagle byśmy w Polsce mieli dolara po 20 zł w ciągu dwóch dni. A więc wyobraźmy sobie, co się dzieje z dobrami konsumpcyjnymi sprowadzanymi z zagranicy, z surowcami, które musimy sprowadzić. No Rosja akurat surowców trochę ma, ale czynnikami produkcji, półproduktami, prawda, i tak dalej. A więc nagle wszystko staje się niewspółmiernie drogie, po prostu ludzi na to nie stać. A ja jeszcze dodam, że w Rosji ponad 70% produktów konsumpcyjnych jest sprowadzanych z zagranicy, a zatem dotknie to wszystkich bezwzględnie, po prostu ludzie staną się dużo biedniejsi. Wojna zawsze najbardziej niszczy ludzi, którzy są biedni i to widać i moim zdaniem najgorsze jest to, że to społeczeństwo w ciągu 2-3 dni straciło tak naprawdę osiągnięcie swojego życia. Ale może to przełoży się na decyzje dotyczące całego państwa. Oby tak było. Chciałem wrócić, w zasadzie nie wrócić, a wejść na polskie podwórko. Chciałem zapytać o skutki ekonomiczne, które uderzą w nas. Mówi się o tym, że na Ukrainie, Ukraina to rolnictwo, w dużej mierze rolnictwo. Zdrożeje pszenica, zdrożeją nawozy, z racji konflikt z Rosją zdrożeją paliwa, to uderzy też w nas. Uderzy wszystko, bo proszę pamiętać, że wojna nigdy nie przynosi niczego dobrego, po prostu niszczy zasoby, niszczy możliwości, niszczy produkcję, podaż i szereg innych rzeczy. I teraz my będziemy w takim stanie, że wszystko to, co jest potrzebne do produkcji, do wytwarzania, do prowadzenia gospodarki, będzie dużo droższe. Wojna zawsze przynosi inflację i teraz jeśli spojrzymy na gospodarkę polską, to tu niestety sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, bo przypomnę, że my mamy jedną z najwyższych inflacji od co najmniej od kilkudziesięciu lat i do tego będziemy musieli dołożyć jeszcze parę procent. Niestety jest to skutek po prostu samego konfliktu. I moim zdaniem będą to bardzo trudne lata również dla gospodarki polskiej, bo z inflacją walczy się właściwie na jeden sposób. Musimy ograniczyć popyt. Musimy ograniczyć popyt, czyli mówiąc tak kolokwialnie, zmniejszyć ilość pieniądza w obiegu. A to, jak się domyślamy, przekłada się na politykę państwa, które będzie musiało ograniczyć swoją ekspansję przede wszystkim w wydatkach socjalnych. Co więcej, zapłacimy więcej za koszt pieniądza, stopy procentowe muszą iść w górę i to wyraźnie, to jeśli ktoś mówi, że powinny dojść do 4-5%, to za mało zdecydowanie, żeby cokolwiek z inflacją zrobić.
Inflacja to jest największe zagrożenie, które idzie wprost z wojny, bo ono się przełoży po prostu na stagnację gospodarczą, bądźmy szczerzy, bo wszystko zostanie wyhamowane. Właściwie każdy aspekt naszego życia będzie trudniejszy, droższy. Niestety będziemy mieli gorszy dostęp do szeregu różnych produktów, bo będą one w stosunku do naszych dochodów dużo droższe. A więc no, czeka nas trudniejszy okres, ale wydaje mi się, że tak jak z każdego takiego okresu kryzysu, trzeba patrzeć również na to pod kątem optymistycznym, bo kryzys to jest zawsze szansa na stworzenie czegoś nowego, na stworzenie nowych metod produkcji, szukanie nowych źródeł energii, prawda, i szeregu innych rzeczy. A zatem patrzmy na to również optymistycznie. 2-3 lata będzie trudniej, ale później ja zakładam, że gospodarki już się rozpędzą, że pojawią się nowe miejsca pracy, pojawią się nowe technologie i być może chociażby skutkiem takiego kryzysu będzie to, że znajdziemy jakieś alternatywne źródła energii jeszcze, co byłoby niesamowicie wartościowym wydarzeniem. Jak Polacy mogą się przygotować na te podwyżki? Mogą w jakimś stopniu? Oj nie, to tu trudno się przygotować. No, my możemy jedynie reagować w ten sposób, że ograniczamy swoje wydatki, prawda? Bardziej patrzymy na to, co kupujemy, czy jest nam potrzebne. I tyle, no, od inflacji się nie ucieknie. Musielibyśmy się przenieść w inny system gospodarczy, do innego kraju, funkcjonować z inną walutą, wtedy być może. A może euro w Polsce? Muszę panu powiedzieć, że chyba coraz bardziej powinniśmy się zastanawiać na tym, czy nie iść w tą stronę, bo jednak jeśli popatrzymy teraz na sytuację europejską, to kraje, które euro przyjęły, mówię o krajach podobnych do Polski, czyli z Europy Środkowo-Wschodniej, no trochę lepiej na tym wychodzą, prawda? A więc widać, że w tych sytuacjach kryzysowych to euro trochę stabilizuje. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale jak będzie rozkwit, to wtedy rzeczywiście własna waluta jest troszeczkę bardziej elastyczna, można troszeczkę lepiej funkcjonować ekonomicznie, ale to też jest nie do końca prawdziwe, bo my zawsze przyzwyczajamy się do tego, że istotą własnej waluty to jest przede wszystkim możliwość wpływania przez bank centralny na to, jak wygląda polityka pieniężna. Ale po ostatnich kilku latach to mam wątpliwość, czy akurat ta możliwość dana bankowi centralnemu w Polsce no, była dobrze wykorzystana, a więc wydaje mi się, że powinniśmy wrócić do tej dyskusji, jaka powinna być nasza rola w systemie euro. Mówił pan profesor o podwyższeniu stóp procentowych, to też równałoby się temu, że drastycznie wzrosłyby kredyty mieszkańców. No, ze stopami procentowymi zawsze są dwie strony, prawda? Ci, którzy mają kredyty, będą źle na to patrzeć, no ale ci, co mają oszczędności, tak naprawdę to oni tworzą siłę gospodarki, bo proszę pamiętać, że bogactwo państwa się bierze z pracy i oszczędności, a nie z kredytów. I teraz, jeśli chcemy stworzyć te fundamenty rozwoju państwa w przyszłości, to my musimy zadbać o oszczędności i pracę, a nie o kredyty. Niestety. Mówię niestety w stosunku do tych, którzy te kredyty mają. A więc moim zdaniem polityka pieniężna powinna iść w stronę zwiększania możliwości oszczędzania, akumulowania, inwestowania, a zatem tworzenia miejsc pracy, a nie utrzymywania kredytu. Oszczędności. Polacy wyciągają swoje oszczędności z banków. Czy to ma sens i jakie to może mieć skutki? Znaczy sens w tym momencie jest niewielki, bo waluty są bardzo drogie, złoto jest bardzo drogie, no bo ja zakładam, że jeśli ktoś wyciąga oszczędności swoje, to po to, żeby uciec gdzieś z nimi. Proszę pamiętać, że ten proces wyciągania oszczędności trwa już na dobrą sprawę około 2 lat. Stąd między innymi cała bańka na rynku nieruchomości, różnego typu aktywa również drożały. No i znowu wracamy do istoty. To nie jest do końca problem wojny, tylko problem inflacji, bo ludzie nie wprost boją się wojny, tylko konsekwencji tej wojny. A najważniejszą konsekwencją będzie właśnie bardzo szybka inflacja. A więc ci, którzy no, mają duże oszczędności i próbują je ochronić przed inflacją właśnie, no to będą te pieniądze wyciągać, lokować w inne aktywa. Tylko no, znowu wracam, w czasie wojny jest to zdecydowanie górka wartości, a więc można się liczyć z tym, że jeśli wojna militarnie się zakończy, no to jednak pewne spadki się pojawią, ale też nie do końca jest to pewne, no bo jeśli po wojnie wzrośnie inflacja, to też nie wiemy o ile i być może wcale te spadki nie nastąpią, a inflacja spowoduje, że ci, którzy teraz wypłacą pieniądze, ulokują je w inne aktywa, no wyjdą na tym lepiej. Jest to bardzo mocno nieprzewidywalne w tym momencie. Pytam jeszcze o dwie rzeczy. Kredyty na nieruchomości dzisiaj, w obecnej sytuacji. Czy pan profesor by polecał, czy nie? Trudno mi się wypowiadać w roli tego, który sprzedaje kredyty, ale moje podejście do tego zawsze było niezmienne. To znaczy uważam, że nigdy nie można inwestować w nieruchomość, jeśli się nie ma własnych pieniędzy. Przynajmniej części własnych pieniędzy. Najlepiej, że to była znaczna część własnych.
Natomiast jeśli ktoś jest w stanie przewidzieć, co w ciągu 30 czy 35 lat się zmieni, jeśli zaciągnę dzisiaj kredyt, no to nie da się tego zrobić. Nie ma takiej możliwości, żeby przez 30 kilka lat nie zmieniały się, nie fluktuowały sytuacje gospodarcze i żebyśmy na tym nie zyskiwali czy tracili, częściej tracili. Ale warto zwrócić jeszcze jedno, warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną bardzo niebezpieczną rzecz, jeśli chodzi o kredyty i ja o tym bardzo często mówię. To szczególnie w stosunku do młodych ludzi robimy dużą krzywdę, uzależniając ich od razu, na przykład, jeśli wchodzą w dorosłe życie, od kredytu. Dlatego, że ograniczamy ich mobilność, ograniczamy ich możliwości szukania i tworzenia nowych miejsc pracy, rozwoju takiego przedsiębiorczego, to nazwijmy, bo młody człowiek, który od razu po studiach idzie do pracy, bierze kredyt na 30 lata, de facto staje się uwiązany do miejsca, do pracy i do szeregu innych rzeczy. I to jest ta rzecz, która no niestety jest bardzo negatywna, prawda? A więc lepiej po prostu wiele lat popracować sobie, spróbować różnych możliwości, być może wyjazdów i tak dalej, zaoszczędzić trochę pieniędzy i wtedy zastanowić się, gdzie jest twoje miejsce w życiu, co chcesz robić do końca życia, gdzie mieszkać, etc. A nie od razu skupiać się na kredycie. No, kredyt jest swego rodzaju zniewoleniem lekkim człowieka, czyli przywiązaniem jego do tego kredytu, a nie do tego, co chce robić w życiu. Także lepiej oszczędzać. To jeszcze jedno pytanie. Będziemy tankować w przyszłości w perspektywie, no nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy za 7 zł? Znowu, wszystko zależy od tego, jak się potoczy konflikt wojskowy i przypominam ciągle, że mamy zdjętą akcyzę i podatek i podatki, jeśli chodzi o paliwo. No nie wyobrażam sobie dzisiaj, żeby wrócić do tych podatków i obciążeń, bo jeśli by tak się stało, no to w połowie roku jest bardzo możliwe, że będziemy tankować po 7 zł. Ludzie się zdenerwują. Pewnie tak. Zresztą ludzie już od 2 lat są zdenerwowani, bo proszę zobaczyć, jakich oszczędności uciekają, prawda? Jakich dorobki życia uciekają. Przy inflacji 9% każdy z nas miesiąc w roku pracuje za darmo de facto. A więc ludzie to widzą, prawda? I już są zdenerwowani, a zatem jeśli jeszcze inflacja by się napędziła, no to spodziewam się na pewno dużych grup społecznych, które będą chciały, czy będą żądały wręcz podwyższenia swoich dochodów, no bo realnie te ich dochody po prostu znikają. My w tej chwili wchodzimy na tak zwaną drugą rundę inflacyjną, czy na drugi krąg inflacji, gdzie pojawiają się żądania płacowe. Ceny rosną tak szybko, że skoro jeden miesiąc w roku pracujemy za darmo, no to każdy człowiek chce, żeby jednak nie pracować tego miesiąca za darmo, a więc skala żądań podwyżkowych na pewno będzie wyższa niż 10%, bo musimy zrekompensować to, co straciliśmy. A szczególnie w sferze budżetowej, proszę zobaczyć, tych podwyżek nie było już od jakiegoś czasu, więc można powiedzieć, że te straty realnych dochodów no, sięgają w dużo więcej, 1/5 nawet dochodów. A zatem te roszczenia będą i one będą się nasilały wraz ze wzrostem inflacji, to jest oczywiste.